Rodzinne spotkania mogą być albo miłym odpoczynkiem od codzienności, albo źródłem niepotrzebnego stresu. Dla Marcina i jego żony Katarzyny zawsze były to chwile pełne napięcia, głównie za sprawą teściowej, pani Barbary. Ta starsza pani nie darzyła zbytnią sympatią swojej synowej i zawsze znalazła sposób, by to wyrazić. Gdy więc Marcin otrzymał zaproszenie na kolejne, rodzinne spotkanie, czuli się niepewnie. Marcin i Katarzyna zastanawiali się, czy powinni się pojawić. Choć z jednej strony chcieli utrzymać więzy rodzinne, z drugiej wiedzieli, że każde spotkanie z panią Barbarą mogło skończyć się konfliktem. Ostatecznie zdecydowali się jednak pójść, mając nadzieję, że tym razem wszystko będzie inaczej. Kiedy zbliżał się dzień spotkania, napięcie w domu Marcina i Katarzyny rosło. Choć próbowali ukryć swoje obawy, wiedzieli, że to spotkanie może przynieść wiele trudności. Katarzyna nie mogła oprzeć się myśli, że znowu będzie musiała znosić krytykę i złośliwe uwagi ze strony teściowej, a Marcin obawiał się, że każde słowo mogłoby prowadzić do eskalacji konfliktu. W dniu spotkania panowała atmosfera skupienia i niepewności. Marcin i Katarzyna w milczeniu przygotowywali się do wyjścia, starając się przegnać swoje obawy. Wiedzieli, że muszą być silni, aby poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami, które mogły się pojawić podczas tego rodzinnego spotkania. Katarzyna przygotowywała się do spotkania z rodziną. Chociaż miała nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku, nie mogła oprzeć się niepokojowi. Sprawdzała swoją sukienkę w lustrze po raz kolejny, próbując znaleźć jakiekolwiek oznaki pewności siebie. Widok jej własnego lustrzanego odbicia wydawał się odzwierciedleniem jej wewnętrznego chaosu, niepewność, strach przed konfrontacją, a jednocześnie desperacka chęć zachowania pozorów normalności. Nie martw się, Kasiu, powiedział Marcin, obejmując ją ramieniem i starał się sprawić, żeby wydawała się bardziej spokojna. Ale nawet jego dotyk nie był w stanie przynieść ukojenia. Oboje wiedzieli, że przed nimi może być trudny wieczór. Przez całą drogę do domu teściów panowała napięta atmosfera. Marcin i Katarzyna wymieniali spojrzenia pełne niepokoju, obawiając się, co ich tam czeka. Kiedy w końcu dotarli na miejsce, powitanie nie przyniosło ulgi. Pani Barbara przyjęła ich z chłodnym spojrzeniem, jakby nie była zbyt zadowolona z ich obecności. Reszta rodziny również wydawała się być pod wpływem jej napięcia, co tylko potęgowało atmosferę niepokoju. Katarzyna czuła, jak serce zaczyna jej szybciej bić, gdy spojrzała na twarz teściowej. Czy znowu będą musieli znosić jej złośliwe uwagi i krytykę? Wchodząc do domu teściów, Marcin i Katarzyna nie mogli oprzeć się wrażeniu, że to miejsce stało się dla nich jak pole minowe, każdy krok mógł prowadzić do wybuchu konfliktu. Atmosfera podczas obiadu stawała się coraz bardziej napięta, jakby można było ją uciąć nożem. Pani Barbara, siedząca przy głównej części stołu, zdawała się celowo ignorować Katarzynę, skupiając się na rozmowie z innymi członkami rodziny. Jej zimne spojrzenia przelatywały obok Katarzyny, sprawiając, że każdy ruch stawał się nie, a każde milczenie jeszcze bardziej drażniące. Marcin i Katarzyna czuli się coraz bardziej skrępowani w obecności teściowej. Marcin wiedział, że musi znaleźć sposób na złagodzenie atmosfery, ale czuł się jakby stawał na polu minowym, nie wiedząc, którą stronę postawić. Czy miał bronić swojej żony, czy próbować uspokoić matkę? Katarzyna, starając się zachować spokój, starała się rozmawiać z innymi gośćmi. Próbowała angażować się w dyskusję o pogodzie, polityce, cokolwiek, co mogłoby odwrócić uwagę od napięcia wokół niej. Jednak nawet najbardziej banalna rozmowa nie mogła ukoić jej wewnętrznego niepokoju. Marcin czuł się bezradny, nie wiedząc, jak złagodzić napięcie między swoją żoną a matką. Wiedział, że każdy jego gest, każde jego słowo mogło tylko pogorszyć sytuację. Zrozumiał, że musi znaleźć sposób na powstrzymanie zbliżającej się eksplozji, zanim będzie za późno. Wszyscy goście próbowali zachować pozory normalności, ale pod powierzchnią tłoczyło się napięcie, które mogło w każdej chwili eksplodować. Marcin i Katarzyna czuli, że są na skraju przepaści, próbując utrzymać równowagę na kruchej krawędzi konfliktu. Atmosfera przy stole stawała się coraz bardziej napięta, a każda minuta wydawała się ciągnąć w nieskończoność. Wreszcie pani Barbara przerwała milczenie, wyciągając z kieszeni kopertę. Jej spojrzenie było zimne i zdeterminowane, co tylko pogłębiło niepokój w sercach Marcina i Katarzyny. Mam coś dla was, powiedziała, odwracając się w ich stronę, a jej głos brzmiał, jakby mówiła o najzwyklejszej rzeczy na świecie. To dla ciebie, Marcinie, i dla ciebie, Kasiu.
Znajdziecie tam coś, co was zainteresuje. Marcin i Katarzyna spojrzeli na siebie, ich oczy pełne niedowierzania. Co mogło się kryć w tej kopercie? Czy to kolejne wyznanie, czy może jakiś dowód na ich winę, który chciała przed nimi ujawnić teściowa? Ich dłonie drżały, gdy otwierali kopertę, a serca biły im coraz szybciej, z niepewnością co do tego, co znajdą w jej wnętrzu. Kiedy spojrzeli na zawartość koperty, ich twarze zbledły z przerażenia. W środku znajdowało się zdjęcie, które zdawało się paraliżować czas i przestrzeń. Na fotografii Katarzyna była obejmowana przez innego mężczyznę, a ich postacie emanowały zmysłowością, która przerażała Marcina. Jego serce zamarło na chwilę, gdy spojrzał na to zdjęcie. To nie mogło być prawdą, myślał, nie mogło być prawdziwe. Katarzyna, trzęsącymi się rękami, trzymała zdjęcie w dłoniach, czując, jak cały jej świat rozpada się na kawałki. Jej spojrzenie spotkało się z tym Marcina, w którym widziała mieszankę zdumienia, bólu i niewiary. Kiedy Marcin przyjrzał się zdjęciu z bliska, jego serce zamarło. Na fotografii wyraźnie widać było jego szefa, osoba, której zaufanie i lojalność były fundamentem jego kariery zawodowej. Wszystko, co znał i ufał, wydawało się nagle być podważone. Czując, jak jego dotychczasowe życie przewraca się do góry nogami, niemal omdlał z szoku. W jego umyśle kłębiły się myśli, próbując zrozumieć, jak to możliwe, że jego żona i jego szef mogliby być w jakikolwiek sposób związani. Co to? Co to znaczy? Zdołał w końcu ledwo wydyszeć, starając się powstrzymać fale emocji, które walczyły o wyjście na powierzchnię. Jego głos brzmiał jak szmer wiatru, który przynosi złe wieści. Katarzyna patrzyła na niego, widząc w jego oczach mieszankę zdumienia i bólu. Czuła, jak wewnętrzna burza Marcina odbija się na niej, jakby każde jego odczucie przekazywało się jej wprost. Wiedziała, że to zdjęcie musiało zniszczyć każdą iskierkę zaufania, jaką mieli. W jej sercu tkwiła niepewność, co teraz będą musieli przejść, jakie będą konsekwencje tego odkrycia dla nich i dla ich małżeństwa. Pojawiło się milczenie, które zdawało się rozciągać na wieki. Marcin i Katarzyna patrzyli na siebie, próbując znaleźć w sobie siłę, by poradzić sobie z nagłą zmianą, która zmiotła spokój i stabilność ich dotychczasowego życia. Wszyscy spojrzeli na Marcina, oczekując jego reakcji. Jego twarz była blada, oczy szeroko otwarte ze zdumienia, a dłonie drżały z emocji. Cały świat wydawał się obracać wokół niego w szalonym tańcu, który burzył fundamenty jego dotychczasowego życia. Nie mogąc uwierzyć w to, co widział, próbował zgłębić głębię tego, co przed chwilą ujrzał. To niemożliwe, w końcu wyszeptał, jego głos łamiąc się z emocji. Czuł, jak każde jego słowo odbija się w pustce, jakby rzeczywistość zaczęła rozmazywać się wokół niego, a on sam tonął w morzu niepewności i bólu. Pani Barbara obserwowała ich z zadowoleniem, a usta marszczyły się w podłym uśmiechu triumfu. Jej plan zadziałał, a teraz miała dowód na to, że Katarzyna nie była odpowiednią osobą dla jej syna. Widziała, jak Marcin cierpiał pod naporem nagłego odkrycia, jak jego świat rozpadał się na kawałki. Była pewna, że zrobiła dobrze dla swojego syna, nie mogąc pozwolić, aby został z kobietą, która go zdradzała. Wszystko wokół Marcina stawało się niewyraźne, jakby był w stanie obłędu, z którego nie mógł się wydostać. Czuł się, jakby tonął w morze oskarżeń i wątpliwości, które przysłaniały mu drogę do prawdy. Musiał znaleźć sposób, by się odkryć, musiał rozwikłać tę sieć kłamstw i manipulacji, zanim będzie za późno. Ale czy zdoła przetrwać ten sztorm, który nagle spadł na jego życie? Czy uda mu się odnaleźć sens w tym chaosie, który teraz ogarnął jego myśli i uczucia? To pytania, na które musiał znaleźć odpowiedzi, nim będzie za późno. Ale co doprowadziło do tego punktu? Jak pani Barbara zdobyła to zdjęcie, które teraz wywróciło ich świat do góry nogami? W tym momencie pani Barbara przerwała milczenie, wpatrując się w Marcina z triumfującym wyrazem na twarzy. To zdjęcie jest tylko potwierdzeniem tego, co od dawna wiedziałam, oznajmiła zimnym tonem. Wiedziałam, że Katarzyna nie jest dla ciebie odpowiednią osobą, synu. Dlatego zrobiłam to, co musiałam, aby cię przed nią ostrzec. Jej słowa brzmiały jak ostateczny wyrok, a w jej głosie było pewność, że zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby uratować syna przed kobietą, którą uważała za niegodną. Opowiedziała wtedy, jak śledziła Katarzynę przez długi czas, zauważając jej podejrzane zachowanie i podejrzewając, że jest niewierna. W końcu udało jej się zrobić to zdjęcie, które teraz stanowiło dowód na jej podejrzenia. Marcin nie mógł uwierzyć w to, co słyszy.
Katarzyna z trudem łapała oddech, próbując zebrać myśli w tej burzy emocji, która ogarnęła ją po odkryciu zdjęcia. Jej serce biło tak szybko, że aż bolało, a w głowie krążyły myśli jak rozbite błyskawice. To musiało być zrobione na naszej ostatniej imprezie firmowej, wydusiła przez zaciśnięte gardło, starając się zachować spokój i logiczne myślenie w obliczu nagłego kryzysu. Ale to nic nie znaczy, to tylko stary przyjaciel z pracy. Nic więcej się nie działo. Marcinowi trudno było uwierzyć w te słowa. Jego umysł płonął od pytań, podejrzeń i gniewu. Jak mogła Katarzyna tak łatwo wyjaśnić tę intymną scenę z innym mężczyzną na zdjęciu? Czy naprawdę wierzyła, że to tylko stary przyjaciel z pracy, jak mówiła? Czy w tym wszystkim kryła się prawda, czy też to tylko kolejne kłamstwo w tej grze zdrady i oszustwa? Marcin poczuł gniew rosnący w sobie jak wulkan gotujący się w głębinach ziemi. Nie kłam, Kasiu! Wykrzyknął, jego głos niosący falę gniewu i rozpaczy. Nie widzisz, że to jest moja praca, mój szef, mój. Ale nie mógł dokończyć zdania. Słowa utknęły mu w gardle, gdy spojrzał na Katarzynę, widząc w jej oczach mieszankę lęku i desperacji. Katarzyna czuła, jak serce rwie się jej na kawałki, gdy widziała, jak jej mąż wściekłość wylewa na nią. Próbowała go przekonać, że to tylko niewinne zdjęcie, że nie ma w nim nic więcej niż przyjaźń i zabawa. Ale jej słowa topiły się w morzu jego gniewu, a ona czuła się jak uwięziona w wirze chaosu, którego nie mogła zrozumieć. Wszyscy obecni w pokoju przyglądali się tej scenie z zaciekawieniem i współczuciem. Wiedzieli, że to, co właśnie się dzieje, może zmienić życie tej pary na zawsze. Marcin był w amoku, jego umysł był jak burza, która szarpała go na wszystkie strony. Zamiast skupić swoją złość na Katarzynie, która wydawała się być źródłem całego tego zamieszania, jego gniew skierował się w stronę matki. Oskarżał ją o zniszczenie ich małżeństwa, o podjęcie decyzji, które miały być w jego najlepszym interesie, ale w rzeczywistości zadały mu tylko cierpienie. Dlaczego to zrobiłaś, mamusiu? Jego głos był przepełniony bólem i rozpaczą, a każde słowo było jak cios w serce. Dlaczego postanowiłaś zniszczyć nasze małżeństwo? Jego głos drżał, a oczy miały niewyraźny blask łez. Pani Barbara, stojąca naprzeciwko niego, broniła swoich działań, jakby była gotowa walczyć do końca. Nie mogłam pozwolić, żebyś został związanym z taką kobietą, tłumaczyła się zimnym tonem. Ona nie jest odpowiednia dla ciebie, Marcinie. Teraz to wreszcie widzisz. Jej słowa brzmiały jak wyrok, a Marcin czuł, jak każde z nich wbija mu się w serce. Ale w tym momencie nie miał już siły na walkę. Był złamany, zniszczony, pozbawiony nadziei. Wszystko, co wiedział o swojej rodzinie, o swoim małżeństwie, wydawało się teraz kłamstwem. Jak mógł uwierzyć, że jego własna matka mogła zrobić coś takiego? Jak mógł uwierzyć, że jego żona mogła go zdradzić? Wszystko wokół niego stawało się niewyraźne, a świat obracał się wokół niego w szalonym tańcu, który wydawał się nie mieć końca. Marcin czuł, jak wściekłość kipi w nim niczym lawa gotująca się w głąb ziemi. Nie mógł znieść tego, co właśnie się wydarzyło. Był zawiedziony, zraniony i zdezorientowany. Nie tylko zdrada Katarzyny, ale także zachowanie matki, które wystawiło go na pośmiewisko przed całym światem, budziły w nim ogromną frustrację i ból. Nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami. W jednej chwili chciał krzyczeć, w drugiej chciał uciec, tylko by zdystansować się od tej sytuacji. Bez słowa wstał od stołu, wszystkich na moment wstrzymującym oddechu, i wymknął się z pokoju. Katarzyna, widząc jego odejście, próbowała go powstrzymać, ale jej słowa topiły się w falach napięcia i konfuzji. Marcin był już zbyt daleko, zbyt pogrążony w swojej własnej burzy emocji, by usłyszeć jej wołanie. Wyszli na zewnątrz, gdzie zimny wiatr zmiatał im twarze. Marcin oddychał głęboko, próbując złapać oddech i uspokoić swoje szalejące serce. Ale to było trudne, bardzo trudne, gdy myśli o tym, co się właśnie wydarzyło, nie dawały mu spokoju. Wściekłość w nim rosła. Wściekłość na Katarzynę za zdradę, za łamanie zaufania, za zrujnowanie ich małżeństwa. Ale także wściekłość na matkę, Barbarę, za to, że wystawiła go na pośmiewisko, za to, że pokazała całej rodzinie, jak Katarzyna go zdradza. Mogła to zrobić na osobności, mogła zachować to dla siebie, ale zamiast tego zdecydowała się na publiczne ośmieszenie go. Nie wiedział, co dalej. Nie wiedział, jak odbudować swoje życie, jak naprawić to, co zostało zniszczone w ciągu zaledwie kilku chwil.
ale jedno było pewne, musiał zająć się tą sprawą, musiał znaleźć odpowiedzi, musiał znaleźć sposób na przezwyciężenie tej tragedii, która ogarnęła jego życie. Nagle postanowił odejść. Wiedział, że nie może zostać tam dłużej, że musi znaleźć czas i przestrzeń, by poukładać myśli, by zebrać siły na konfrontację z prawdą. Opuścił rodzinne spotkanie, krocząc w nieznane, z nadzieją, że gdzieś tam znajdzie odpowiedzi na swoje pytania i spokój dla swojej zbolałej duszy. Marcin wychodził z domu rodziców, krocząc ciężko, jakby każdy krok był obciążony tonami bólu i rozpaczy. Zatrzymał się na chwilę pod drzwiami, spoglądając na odległe światła miasta, które migały w ciemnościach. W jego umyśle wirujące myśli utrudniały mu oddychanie, a serce biło mu tak mocno, że bolało. Wiedział, że musi uciec od tego miejsca, od tych ludzi, którzy go zraniły i zdradzili zaufanie. Ale dokąd miał pójść? W jakim kierunku miał podążać? Te pytania krążyły w jego głowie, jak krążył wokół siebie, próbując znaleźć odpowiedzi w mroku nocy. Znalazł się na ulicy, zimny wiatr przeszywał mu ciało, a chłód przenikał do jego kości. Ale to nie był fizyczny dyskomfort, który go teraz trawił, to był ból duszy, który rozrywał go na strzępy. Jak mógł uwierzyć, że ta kobieta, którą kochał i za którą oddał swoje serce, mogła go zdradzić? Jak mógł uwierzyć, że ta matka, która go urodziła i wychowała, mogła go tak potraktować? Zanurzony w samotności nocy, Marcin zaczął wewnętrzną podróż. Szukał odpowiedzi na pytania, które paliły go od wewnątrz, próbując zrozumieć sens tego wszystkiego, co się wydarzyło. W jego umyśle kłębiły się myśli, wspomnienia, emocje, tworząc niekończący się wir, który ciągnął go coraz głębiej w otchłań jego własnej duszy. Przez całą noc błądził ulicami miasta, zatopiony w samotnej refleksji. Czasem zatrzymywał się, spoglądając w górę na gwiazdy, próbując znaleźć w nich jakieś znaki, jakieś wskazówki. Ale gwiazdy milczały, a noc nie dawała mu odpowiedzi. Gdy w końcu słońce wschodziło nad horyzontem, Marcin znalazł się na brzegu rzeki, gdzie woda płynęła spokojnie, niczym lustro odbijające jego wewnętrzne zamieszanie. Usiadł na brzegu, patrząc w dal, jego myśli unosiły się w powietrzu jak unoszące się chmury, niosąc go w głąb swoich tajemniczych zakamarków. Marcin usiadł na brzegu rzeki, w ciszy wschodzącego dnia, otoczony przez dźwięki natury. W głębi swojej duszy czuł, że musi podjąć ważną decyzję, która zmieni bieg jego życia. Przez całą noc toczył wewnętrzną walkę, próbując zrozumieć, co dalej. W jego umyśle mnożyły się obrazy z przeszłości, wspomnienia szczęśliwych chwil, które dzielił z Katarzyną, kontrastujące z widokiem zdrady i oszustwa. Nie mógł już znieść myśli, że miałby wrócić do pracy, gdzie jego szef, człowiek, któremu ufał, spał z jego żoną. Ta myśl przewróciła jego świat do góry nogami, niszcząc zaufanie, które kiedyś było fundamentem jego życia. Decyzja stała się jasna. Nie mógł wrócić do pracy, do codzienności, gdzie każdy dzień przypominałby mu o zdradzie i upokorzeniu. Nie chciał również spotykać się z Katarzyną i rodziną, przynajmniej nie teraz, gdy jego serce było jeszcze obolałe. Potrzebował czasu i przestrzeni, by zrozumieć, co się stało i jak dalej żyć. Wstał powoli, czując w swoim wnętrzu spokój, który towarzyszył mu po podjęciu tej decyzji. Była to decyzja trudna, ale niezbędna. Postanowił wrócić do domu, spakować swoje rzeczy i odejść, choć nie wiedział jeszcze, dokąd się uda. Może potrzebował odcięcia od tego wszystkiego, może potrzebował nowego miejsca, by zacząć od nowa. Kiedy wreszcie dotarł do domu, atmosfera była ciężka, jakby mieszkał w domu obcego człowieka. Spakował swoje rzeczy w milczeniu, czując na plecach wzrok Katarzyny, który palił go jak płomień. Nie odwrócił się, nie mógł znieść widoku jej twarzy, która przypominała mu o wszystkim, co stracił. W ciszy opuścił dom, z plecakiem na plecach i pustym sercem. Nie patrzył już wstecz, nie chciał już oglądać się na przeszłość, która była tylko źródłem bólu i cierpienia. Wyruszył w nieznane, z nadzieją, że gdzieś tam, wśród nieznanych krajobrazów, znajdzie spokój i odbuduje swoje życie. Marcin wędrował przez dni i noce, przemierzając nieznane drogi, eksplorując nowe krajobrazy, oddzielając się od przeszłości, która go ciążyła. W jego sercu płonęła iskra nadziei, że gdzieś tam, wśród tajemniczych zakątków świata, znajdzie spokój i odbuduje swoje życie. Z każdym krokiem oddalał się od bólu i rozpaczy, które go przytłaczały, zbliżając się coraz bardziej do nowego początku. Spotykał ludzi, których nigdy wcześniej nie znał, odkrywał miejsca, których istnienia nie podejrzewał. To było jak podróż w nieznane,
podróż ku nowym możliwościom i nadziejom. Stopniowo, w miarę jak odległe krajobrazy mijali mu pod stopami, Marcin zaczął dostrzegać światło na końcu tunelu. Być może było to światło nadziei, która tkwiła w nim od samego początku, choć czasami zakryta była chmurami niepewności i obaw. W końcu dotarł do miejsca, gdzie zatrzymał się na chwilę, czując w sercu spokój, którego tak długo szukał. Stał na szczycie wzgórza, z widokiem na rozległe pole, gdzie słońce zachodziło w promieniach złotego blasku. To było jak znak, jak obietnica nowego początku, który czekał na niego w przyszłości. Marcin odetchnął głęboko, czując, jak spokój wypełnia jego serce. W końcu poczuł, że jest gotowy, gotowy na nowe wyzwania, gotowy na nowe możliwości, gotowy na nowe życie. I tak, z odwagą i determinacją, wyruszył w nową podróż, w nowe życie, w nowy początek. Bo choć jego przeszłość była pełna cierpienia i bólu, przyszłość była otwarta na nieskończone możliwości, które tylko czekały, by zostać odkryte. I w tej chwili, gdy słońce zachodziło na horyzoncie, Marcin wiedział, że historia jego życia dopiero się zaczynała.